a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, coś innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, do ten sam, co i wstąpił wysoko, Ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka Rośnie i buduje samo siebie w miłości. Co odkryliśmy w tym fragmencie, który zaczęliśmy czytać? Kochani, Pan Jezus Chrystus nie tylko dał nam zbawienie, ale dał nam też narzędzia do pomnażania Kościoła i jego budowania. Nie wiem, czy wiesz, musisz dobrze poszukać, ale każdy z nas ma dar łaski Bożej. Szukaj dobrze. Podstawą szukania tego daru jest miłość do Kościoła i miłość do Chrystusa, oczywiście. Nie można kochać głowy, nie kochając Jego ciała. To byłoby dziwne, prawda? Gdybyśmy dbali tylko o naszą głowę, a nie dbali o nasze resztę naszego ciała. I właśnie tutaj jest przedstawiony Kościół, zbór Chrystusowy, jako ciało połączone z głową, i musimy pamiętać, że taki stosunek, jaki mamy do Pana, taki mamy do ciała Chrystusowego, czyli do braci i sióstr. Jeśli kochamy Pana nad życie, to jak powinniśmy kochać naszych braci i siostry? Również nad życie. Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział, żebyśmy nie miłowali wcale tak jak w zakonie, jak siebie samego, bo to jest taka niewystarczająca zakonna miłość, tylko tak jak ja Was umiłowałem. A czy Pan Jezus Chrystus umiłował nas bardziej niż siebie? Oczywiście. Bo nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś za nas kładzie życie swoje. A Pan Jezus tak właśnie zrobił. I dlatego On nas zachęca, abyśmy miłowali braci i siostry, byli gotowi kłaść swoje życie, aby Kościół Boży, zbór Boży, ciało Chrystusowe mogło się rozwijać, pomnażając i budując jedni drugich w miłości. A my jeśli masz miłość Bożą, bo to jest dar powszechny, każdy wierzący człowiek ma Miłość Bożą, bo jeśli nie ma, to jest przeklęty. Nie ma go w Chrystusie, po prostu. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, to masz miłość Bożą. To właśnie po tej miłości rozpoznajemy, czy w nim jesteśmy. Bo to jest miłość ducha świętego. Jeśli nie ma w nas ducha, to nie ma w nas miłości. Jeśli jest w nas duch święty, jest w nas miłość. To wszystkie inne rzeczy to są poglądy. Można mieć poglądy, będąc socjalistą, można mieć być, być poglądy, będąc prawicowcem, ale żeby być chrześcijaninem, Chrystusa trzeba posiadać Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę na to też, że skoro tak jest, to może zamiast modlić się tylko o własne sprawy, może byśmy się tak pomodlili. Panie Boże, proszę Cię o Twój zbór, którego Pan jest z głową, i objaw mi w swej własnej dobroci. Pokaż mi mój dar. Co ja mogę robić dla tego zboru? Dla Twojego ciała. Oczywiście, możesz mieć takie problemy. Ja miałem. Kiedy Pan mnie powoływał do służby, to ja powiedziałem: Panie, no nie, no zaraz. Ja nie umiem, ja się nie nadaję. Ale On mi wskazał: To jest Twój dar. I masz go używać. Ale jak ja będę to robił, jak ja tego nie umiem? Ja Ci pomogę. I tu jest napisane, że każdy z nas ma dar łaski Bożej i każdemu z nas została dana łaska, aby ten dar używać. To nie chodzi nawet o to, czy twój dar jest mały czy duży. Tylko chodzi o to, że Bóg dał Ci tak wielką, olbrzymią łaskę, abyś mógł ten dar używać w dziele budowania ciała chrzusowego. Powiesz, ja nie mogę. No dobrze, bardzo dobrze, cieszę się, że jesteś słaby, ale kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny. Gdzie jest nasza moc używania darów, które Bóg nam dał? W Chrystusie to Duch Święty sprawia, że możemy używać naszych darów na miarę łaski. I to zaraz widać. Zaraz widać, czy dany człowiek ma łaskę na miarę swojego daru. Bo nauczyciele powinni nauczać. Ewangeliści, ewangelizować z powodzeniem owocnie, tak? I tak dalej. Jeśli ktoś uważa, że ma jakiś dar, no to powinien go używać stosownie do łaski, jakiej Bóg mu udzielił. A przecież łaska Boża jest niczym nieograniczona, jedynie może być ograniczona przez samego Boga, ale my ograniczyć łaski Bożej nie jesteśmy w stanie. My możemy zostać zdala od łaski Bożej, ale jej ograniczyć nie możemy. Bo łaska Boża pochodzi od Boga i on jest źródłem wszelkiej mocy. Musimy zaufać Bogu. Pamiętamy, co czynił Mojżesz, kiedy Bóg mu powiedział: pójdziesz i wybawisz Izraela. A do kogo on to powiedział? Do faceta, który miał kij pasterski w swojej ręce. Nie posiadał rydwanów wojennych, nie posiadał armii, która by była w stanie za nim tupać, jak to mówią, jak to żołnierze, biegają za swoim dowódcą. I pan mówi: O tym kiju wyprowadzisz Izraela z Egiptu. Dziwi się, że Mojżesz nie chciał tam iść? Miał tylko kij. I tym kijem miał wyprowadzić Izraela z Egiptu. Dzisiaj, kochanie, to nieważne, czy ten kij był taki mały, czy duży. To nie ma znaczenia. To jest obraz daru, który Bóg daje nam, wyposaża nas do dzieła, które Bóg nam dał. Ale czy to dzięki naprawdę temu kijowi wyprowadził Możesz Izraela z Egiptu? Nie. Pan Bóg dał mu dar łaski na miarę Chrystusową. I tu jest bardzo ważne, że dał mu zadanie. Kazał mu wziąć kij. Laskę swoją i powiedział, że ja będę z tobą. Dlaczego akurat to? Ja bym wybrał jakieś te 72 albo coś innego, i wtedy może bym na Egipt proszył, prawda? Ale pan Bogda mu tylko dar łaski, ale obiecał mu, że na miarę jego powołania będzie Bogiem wiernym i zrealizuje to powołanie z powodzeniem. Zrealizował? Tak. Dlatego, kochani bracia i siostry, módlmy się o to zawsze przed Bogiem Panie Boże, pozwól mi odkryć mój dar. I proszę cię, aby mnie ten dar nie przeraził wielkością. Ponieważ wiem, że jeśli to jest mój dar, to ty mi dasz łaskę na miarę tego daru i ja wykonam Twoje dzieło. Dlatego powiedziano. Wstąpiwszy na wysokość, pobiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Pan Jezus Chrystus, kiedy wstąpił na tron swojej chwały, to wziął kogoś za sobą. Zobaczcie, obiecał, obiecał, już w ogrodzie Eden, że odkupi, odkupi ludzi, którzy pokładali w nim nadzieję i poszedł do krainy umarłych. Nie odwołane są dary, ani powołania Boże. Pan Jezus zszedł do krainy umarłych, Ogłosił swój triumf, wziął ludzi z, raj, z tego, z łona abrahamowego i powiódł do raju. Piękna sprawa, prawda? Kiedy człowiek wierzący odchodzi z tej ziemi, to nie wierzcie w tym wszystkim zwodzicielom, który mówi, że w tym momencie jest koniec jego życia. Bo Paweł mówi, rozstać się życiem, być Chrystusem to daleko lepiej. Nie mówi, że przespać się lepiej do zmartwychwstania, czy coś w tym rodzaju, tylko mówi, rozstać się życiem, być Chrystusem to daleko lepiej. Pan Jezus Chrystus też nie obiecywał łotrowi, a teraz się zdrzemniesz aż do zmartwychwstania, tylko powiedział, zaprawdę, opowiadam ci, dziś będzie ze mną w raju. Tak, bracia i siostry? Chrystus stąpił na wysokość. Dzisiaj każdy wierzący człowiek. Który odchodzi z, z tej ziemi. Nie idzie już do krainy umarłych, tam gdzie czekają na sąd Boży, lub tam gdzie czekają na sąd ostateczny, ale idzie do raju Bożego i wie, że może w tym miejscu z daleka, ale oglądać chwałę Bożą. Dlaczego z daleka? Bo, bo wiemy, że Pan przeszedł przez wszystkie niebiosa, że tron Boży nie jest w raju ale jest gdzieś wyżej. Ale z raju ten tron widać. Bo duchy, dusze zabitych, wierzących w Pana Jezusa wołały, panie, kiedy nas pomścisz na tych mieszkańcach ziemi, które tak na straszny sposób ucisnęli, a potem zabili. Tak, tak. To jest piękna nasza nadzieja. Pan powiódł ludzi złona abrahamowego, Wstąpiwszy na wysokość, powiódł ich do raju i powiedział również łotrowi: Dziś będzie ze mną w raju. pa, panu. Również apostoł Paweł, kiedy przeżywał doświadczenie w listrze, gdzie został ukamienowany, również był w raju Bożym, w trzecim niebie. I oglądał chwałę. I mówi, że oglądał i słyszał takie rzeczy, że nie będzie powtarzał. Nie będzie powtarzał. Następna rzecz, która się wydarzyła, to wydarzyła się na ziemi. Pan ludzi darami obdarzył. I to są ludzie Kościoła. Ludzi, to znaczy wszystkich ludzi. Tu nie ma, że niektórych, tylko wszystkich. Ty i ja otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do pomnażania i budowania Kościoła. Tak to wygląda. Apostoł mówi tutaj dalej, jeśli wstąpił, to coś innego, że przecież najpierw musiał wstąpić do podziemi. Czyli musiało tak być. Musiało tak być, że Chrystus musiał zejść do krainy umarłych, aby spełnić obietnicę, które Bóg dał wszystkim tym, którzy zasnęli w nadziei: że ich miejsce jest przed Bogiem. I tak się stało. Czytamy, że ten, który był w krainie umarłych, wstąpił. Wysoko ponad wszystkie niebiosa. Tu mamy następną rzecz bardzo ważną, zobaczcie. Nie są jedne niebiosa, ponad wszystkie. Kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy tak: niebo atmosferyczne to jest to, co widzą nasze oczy. Drugie niebo to jest kosmos. I trzecie niebo to jest raj Boży a on przeszedł przez wszystkie niebiosa, czyli jeszcze gdzieś tam do czwartego, piątego, szóstego, siódmego nie wiem. Ale chyba ponad do czwartego. I tam zasiadł na tronie Boży. To, to co się potem wydarzyło, to czytamy w liście do Hebeczyków w pierwszym rozdziale, że jako człowiek osiągnął Boską chwałę. Tą chwałę, jaką miał jako syn Boży przed założeniem świata. Boską chwałę. Idzie mamy człowieka, który jest nie tylko człowiekiem w niebie, ale jest także Bogiem. Chwała Bogu za to. Kto nas lepiej może rozumieć? Jeśli mamy takiego arcykapłana, który tam zasiadł i nas doskonale rozumie, bo był człowiekiem i jest człowiekiem, ale był taki jak my pewien czas doświadczony, opuszczony, poniżony, zbezczeszczony przez jego przeciwników, wydawało im się, ale on triumfalnie, nie tylko pokonał grzech i śmierć, a czy znaczy grzech na krzyżu, ale potem śmierć i przez swoje całe dzieło śmierci zmartwychwstania pokonał diabła. Kochani, może z punktu widzenia ludzkiego, czasami wydawałoby się, że ten, kto żyje dla Boga, jest w jakimś stopniu przegrany, bo nie używa życia. Nie, to nie jest prawda. My tego życia na tym świecie nie chcemy używać. My chcemy na tym świecie żyć Chrystusowym życiem, jak mówi apostoł Paweł, a dla mnie życiem jest Chrystus. I to jest nasze życie. Co to znaczy życie w Chrystusie? To, że Chrystus żyje w nas i żyje przez nas. Więc, kochani, jak musi żyć w nas, żeby mógł przez nas żyć, aby jego to, co robimy, mówimy, czynimy, aby było emanacją wręcz Jego obecności w naszym życiu. Chciałbym, aby każdy z nas był tak jak Mojżesz, który wstąpił z góry Synaj, gdzie ludzie nie mogli patrzeć na niego z powodu chwały, jaka była na obliczu Chrystusowym. Ktoś może się zdziwić, dlaczego nie mogli patrzeć? Bo ta światłość oświeca każdego człowieka. Oni widzieli męża Bożego i widzieli siebie wielkimi grzesznikami. Ponieważ w tym świetle ich oświecenie, które przynosił Mojżesz, oświecało ich umyk i serca. I powiedział: nie zbliżaj się do nas. Ale Mojżesz nie, był, nie chciał być tak święty, jak niektórzy przywódcy są tak święty, że już niedostępni dla swoich braci i sióstr. Nie, Mojżesz założył zasłonę. Możesz chciał zbliżyć się do Bożego ludu. I to jest bardzo ważne. Nie, nie wiem, jak święty miałbyś być. Nie wiem, jak uświęcony miałbyś być. Pamiętaj zawsze: nigdy nie bądź oddzielony od braci i sióstr. Bo wtedy tworzysz coś, co nie jest ani przywództwem, ani przykładem. Ani nawet Bożym narzędziem nie jesteś, tylko jesteś bufonem nadętym samym sobą. Bracia i siostry, to jest ważne. Mojżesz nosił chwałę Bożą i my powinniśmy również tą chwałę Bożą nosić, aby ludzie, którym głosimy Ewangelię, kiedy im głosimy tę Ewangelię, mogli nie mówić: On jest taki sam jak ja, tylko mogli powiedzieć: Chciałbym być taki jak On, a nawet więcej, chciałbym być taki jak Chrystus. To jest łaska Boża. Czytamy, że On, kiedy wstąpi jako człowiek na niebiosa, na tron, napełnił wszystko, czyli jest wszechobecny. I dlatego my wierzymy w to, że gdykolwiek zgromadzamy się do imienia Pana Jezusa, On jest pośród nas. Dlaczego? Bo jest Bogiem wszechobecnym. Jest to atrybut Boga. Nie posiada tego nikt ze zmarłych. Ani Maria, ani Paweł, ani Piotr, ani żadne inne Antoni, czy nie wiem ktokolwiek, nie posiada tego atrybutu boskiego, jakim jest wszechobecność. Dlatego my się modlimy do Pana Jezusa, bo tylko On nas słyszy. No, gdybyśmy się modlili do Piotra, nie słyszałby tego. Do Pawła też by nie słyszał. Gdybyśmy się modlili no nie wiem, do jakiegoś jeszcze innego świętego, też by nas nie usłyszał. Dlaczego? Bo nie jest wszechobecny. Nie jest wszechwiedzący. Nie jest wszechsłyszący. I dlatego Pismo Święte mówi, że gdzie dwóch albo trzech się zgromadzi do imienia Pana Jezusa, On jest. Tak, On jest tu, On jest w Ameryce, On jest wszędzie. Napełnił wszystko jest Bogiem. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech sobie przeczyta list do Kolosa, tam jest napisane w drugim rozdziale, albowiem nim obecnie mieszka cała pełnia boskości. Tak, tak, mamy człowieka Boga tam w niebie. Nie wierzysz? Przeczytaj pierwszy rozdział Listu do Hebrejczyków. I on tam będąc, zadecydował tam na górze, kto kim będzie. I posłał Ducha Świętego, który wypełnił jego i Boży plan, według tego, że rozdał dary Ducha Świętego, jak chciał. Tak? Czyli masz taki dar, nie jaki ty chcesz, tylko jakich Pan Bóg chciał ci udzielić. I to jest ważne. Bo jeśli ty sobie wybierzesz jakiś dar, którego nie masz, ale chcesz mieć, to efekt będzie taki, że nie będziesz miał daru łaski na miarę daru Chrystusowego. A co bez łaski może zrobić? Co może zrobić? Wrażenie, ale słabe wrażenie. Niebianie się tym wcale nie będą zachwycali. Tak? Może ludzi jesteś w stanie oszukać, ale Boga jego stworzeń niebieskich nie jesteś w stanie oszukać, bo oni nie będą posłani, aby cię wspierać. Za tą przyjdę inne duchy tam z tej podziemi, będą cię wspierać, twoje ja. Ale jeśli stałeś powołany przez Boga, to Bóg ci daje łaskę na miarę daru krusowego. I dlatego jednym dał to, drugim to. Jest napisane, jednym dał aposto bycie apostołami, drugim prorokami. No i teraz co? No teraz czy my mamy dzisiaj proroków, bracia i siostry? Czy my mamy dzisiaj apostołów tutaj, tego formatu? No spójrzmy na sam liczbę do Efezjan. Kochani, dwa Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, które kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czy dalej na tym fundamencie budujemy apostołów i proroków? Mamy tutaj niektórych braci, którzy pracują w branży budowlanej. Wylałeś dwa fundamenty, jeden na drugim? A może trzy, a może cztery? Nie ma, jest tylko jeden fundament. Apostołów, apostołów Pan ustanowił, proroków Pan ustanowił, oni dali nam doktrynę, w co wierzyć zobaczcie, mamy zapisane apostołów, którzy byli prorokami. Nie mamy innych rzeczy. Łukasz napisał to, co powiedzieli apostołowie i co się działo, jeśli chodzi o apostołów. Nic od siebie nie, nie dodał. Czyli jego Ewangelia jest apostolska. Myślę, że najwięcej tutaj ma wpływ Paweł na Ewangelię Łukasza, tak? Ale kiedy patrzymy na Piotr, na Marka, to czy Marek pisze jakieś swoje własne objawienia? Jakieś własne proroctwa? A skąd? Widzimy tam rękę Pawła, widzimy tam działanie Piotra, ale nie ma nic od Marka. Wszystko jest objawieniem apostolskim. A więc mamy fundament, na którym apostowie i prorocy, którzy byli prorokami, przekazali nam doktrynę, i myśmy na niej teraz budujemy. Dzisiaj już nie ma apostołów i proroków. Bo gdyby oni byli, to co? To dalej ustalaliby doktryny. I oni ustalają dzisiaj, tacy są, to dostalają, ale to, to nie są apostowie Chrystusowi, tak? Żeby nie być głosłowny i ten temat zakończyć, bo niestety muszę ze względu na czas, to chciałbym, abyśmy się na chwilkę przyjrzeli, jaki stosunek mieli apostołowie do tego tematu, jakim jest fundament apostolski, tak? To podał apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntia. Dlaczego podał? Ponieważ wielu wierzyło w to i mówiło, że im się objawia Chrystus. Wielu uważało, że są apostołami, a nawet udzielali ducha. Czyli nazywamy to chrzest w Duchu Świętym, tak zwanym świętym. I Paweł mówi tak. Jezus został z martwych zbudzony według PiS i ukazał się najpierw Kefasowi potem dwunastu. On dzieli apostołów na dwie grupy. Pierwsza dwunastu apostołów, na czele których stoi Piotr. To jest ta grupa dwunastu apostołów. Potem mówi tak. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz. Kto widział Pana Jezusa? A wtedy, zanim on do nieba, jeszcze pięciuset braci widział. Dalej. A potem ukazał się drugie grupie apostołów, i tu czytamy tak. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. Jeśli mówi wszystkim, to znaczy, że wymienił wszystkich, tak? Ok. I następna sprawa. A w końcu ukazał się im jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Tu mamy ciekawą rzecz, poroniony płód, tak? I do waszej zwiosty trochę dzisiaj zwracam. Te, które miały dzieci, mają dzieci, to wiedzą doskonale, że jeśli kobieta chodzi 9 miesięcy w ciąży i urodzi, to jest wszystko prawidłowo, zgodnie. Z zegarem naturalnym, prawda? Tak jest. Ale gdyby była dwa lata w ciąży, to byśmy podejrzewali, że jesteśmy żonaci ze słonicą pewnie, albo coś w tym rodzaju, prawda? Otóż żadna z naszych sióstr nie może chodzić w ciąży dwa lata. I dlatego też Paweł Apostoł urodził się, kochani, jako apostoł już po okresie powoływania apostołów, ponieważ on był jedyny, którego pa... i ostatni, którego pan jako apostoła powołał po swoim zmartwychwstaniu. I dlatego podważano jego apostolstwo do dzisiaj. Do dzisiaj. Ale. ale, Pismo Święte mój ze Bracia to uznali, ponieważ Pan wyposażył Pawła, we wszystkie atrybuty apostolskie. I on jako apostoł posiadał je po prostu wszystkie. I o tym on też mówi, prawda? W liście do Koryntian mówi tak, w drugim, dwunastym rozdziale, 12 dwunastym wierszu. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was. We wszelkiej cierpliwości, w znakach cudach i przejawach mocy. I musieli go uznać, bo Bóg go uznał. Bo Bóg go wyposażył i potwierdził Jego apostolstwo. No i teraz mamy problem. Kim są dzisiejsi prorocy i apostołowie? E, no, również możemy to przeczytać, bo również słowo Boże i na to daje odpowiedź, kim są dzisiejsi apostołowie i prorocy? Już mówię. Gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub przyjmujecie innego Ducha, to są ci, których szczą Duchem Świętym, którego nie otrzymaliście w momencie, kiedy uwierzyliście. Bo to mamy dwa duchy, jeden na początku, drugi na końcu. Lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I teraz nazywa tych ludzi powołanych. Po wszystkich apostołach, którzy czują się powołanymi apostołami, zobaczcie. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Dlaczego arcyapostołom? Dlatego, że wszyscy apostołowie twierdzili absolutnie zgodnie, że ten, który chci duchem świętym, to jest jedynie Pan Jezus Chrystus. I nikt tego nigdy nie uczynił więcej. Nie mam dzisiaj czasu, żeby to przytaczać, ale rzeczywiście tak jest że Jan Chciciel mówi, Duchem Świętym Mateusz, Duchem Świętym ścipanie Panie Jezus Marek, Duchem Świętym chrzci Panie Jezus Łukasz, Duchem Świętym ścipanie Panie Jezus Jan, wszyscy. Nawet list do, do Koryntian mówi, że zostaliśmy wszyscy ochrzczeni w jednym duchu. I Lustytusa również o tym mówi, ale nie przez człowieka bo byśmy wtedy mówili, że przez człowieka zostaliśmy ochrzczeni, dlatego dzisiaj ci ludzie są ludźmi jednego, drugiego, trzeciego apostoła czy proroka. <frałka> Fałszywego. Zobaczcie, co tu jest napisane. Lecz uważam, że ja w niczym nie, nie występ, ustępuję tym arcyapostołom. To jest ironia. Wszyscy, którzy tutaj powołani po apostole Pawle, tak twierdzą, są niestety w cudzysłowie arcyapostołami. Choć Pismo Święte mówi, choć jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod lękim względem. A więc Pismo Święte mówi, kim oni są naprawdę. Zobaczcie, trzynasty wiersz. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego. Wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich jest taki, jakie są ich uczynki. Co im towarzyszy? Wcześniej czytamy. Paweł mówi o sprawach finansowych. Mówi w ten sposób. Ale czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego? Abyście by byli wywyższeni, że za darmo zjastowałem wam Ewangelię? Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć? A w czasie pobytu u was cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda, Chrystusowa jest wymieniona, tak tej chluby nikt mnie nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę w tym, czym się chlubą, byli takimi, jak my jesteśmy. To znaczy, Paweł nigdy nie mówił o pieniądzach. Paweł nigdy nie prosił o pieniądze. Paweł nigdy nie uczył o pierwszym, o jedenastym przykazaniu dekalogu. Dawaj dziesięcinę. On tego nie nauczał. On mówił: Ochotnego dawcę Bóg miłuje. To jest Twoja decyzja, ile Ty dajesz. Na miarę Twojej wiary. Pismo Święte mówi, ile Masz dawać, tak aby Twoje serce się radowało, że dałeś, że wspierasz Boże dzieło, że wspierasz Boże zbór, że wspierasz Bożą misję, że wspierasz Bożą pracę. Ale nigdy wtedy, kiedy czuje, że ktoś ci to z gardła wyciągnął na siłę. Bo tylko ochotnego dawca Bóg miłuje i w wymuszonym datku nie ma żadnego błogosławieństwa. I Paweł mówi, że ci ludzie mówią o pieniądzach i wiedzą jak ich wyciskać. Bo to też są apostołowie fryzjerzy. Oni wierzą w to, że owce się strzyże. Tak, tak. Nie, owców się nie strzyże. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli, jeśli Bóg cię powołał, to Bóg wie, jak cię zachować, wyposażyć, utrzymać w Twoim powołaniu. Ale ty nigdy nie będziesz prosił o pieniądze. Paweł powiedział, że jest to jego chlubo i wolałby umrzeć, gdyby ktoś by jego tej chluby pozbawił. I następna rzecz, która towarzyszy tym apostołom. oni wierzą, że coś dają. Zobaczcie, jest napisane tak, obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, ale ja zabiegam o Was z gorliwością Bożą. Nie z powodów finansowych ani innych powodów, ale zabiegam, gdyż zaręczyłem Was z jednym mężem, aby Was stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To znaczy, żeby nie było miejsca na kogoś innego w Twoim życiu. Którzy może zastąpić albo rywalizować z Panem Jezusem w Twoim życiu. Jakiś pastor, jakiś prorok, jakiś pseudoapostoł, czy jakiś inny człowiek. I Paweł chociaż był apostołem, i był prorokiem, i był nauczycielem, i był kaznodzieją, i był ewangelistą. Zobaczcie, on tych darów miał. Cudotwórcą. Czynicielem cudów. Tak? Uzdra U darem uzdrawiania. Wyganiania demonów. On miał wszy chyba wszystkie dary, jakie tutaj są. Wymienione. A jednak zabiegał z gorliwością Bożą, aby w Twoim sercu nie było nikogo innego poza Panem Jezusem. Aby nikt nie był Panem Twojej wiary. Żaden pastor, ksiądz, biskup, tylko Jezus Chrystus. Raz na zawsze. Drogoście kupieni, on napisał. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nie pozwólcie, żeby ktoś panował nad waszą wiarą. Bądźcie połączeni razem ze sobą, połączeni z głową, jaką jest Chrystus i chwała Panu. Jesteście bardzo ważni, ale najważniejszy jest Chrystus i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. Obawiam się jednak. Miał jednak obawy. Kościół w Koryncie nie był dojrzały. Zbór w Koryncie nie był dojrzały. Wierzący nie byli dojrzali. To jest problem. On chytrością swą Ewę. On powiedział, że może być natychmiast duchowa. Może być natychmiast z Bogiem. I przemówił do niej językami. I ona się wdała w ten. ten, ten dyskurs, że tak powiem. Z wężem tak, na języki. A no jednak się okazało, że języki tamte były silniejsze niż język Ewy, prawda? Kto kogo przekonał? Ewa Węża czy wąż Ewe? Kochani, robię wszystko, żeby was przekonać. Aby wąż nie znalazł nawet jednej sprawy, jednej rzeczy, jakiejkolwiek dziedziny w waszym czy sercu. Aby zawładnąć waszym grzyciem, podsuwając wam fałszywą pobożność. Nie, ja nie chcę być Bogiem. Ja chcę być podobnym do Pana Jezusa. Duchowość? A co to jest duchowość? Paweł mówi, że duchowością dla Niego jest Chrystus. To jest nasze życie. My zdążamy do Chrystusa. Zostaliśmy do Niego pochwyceni. Biegniemy, aby Go uchwycić takim, jakim jest, aby stać się podobnym do Niego, doskonałym człowiekiem. I to jest właśnie naszym celem: aby Chrystus wypełnił w naszym życiu wszystko i dlatego tu jest ciekawe oni mówią, że przez wąż mówi, że przez te języki będziesz budował samego siebie chciałbyś budować samego siebie w ten sposób? własne ego? mam? posiadam? jestem duchowy nawet bez Chrystusa? jest to bzdura to dzieci tak myślą Pismo Święte mówi musimy być szczerzy w tym wszystkim Ponieważ nasze myśli odwracają się od Chrystusa wtedy, tak jak od Ewy, od Boga i zwróciły się na siebie, ja, mam, ja jestem ważny, ja jestem duchowy, ja wreszcie mogę budować samego siebie, mogę budować własne ego. Ale z I dlatego ci słudzy mówią, że to jest coś dobrego, budowanie samego siebie w tym względzie oczywiście. Chyba, że budujesz siebie samego Słowem Bożym. Bo jest takie słowo, chyba w liście Judy: Budujcie samych siebie, ale przez Słowo Boże. Tak, tak. To budowanie jest ok, bo kiedy przez Słowo Boże budujemy samych siebie, to kogo budujemy w sobie? Chrystusa, który jest nadzieją naszej chwały. Kochani, to jest coś pięknego. Dziękuję Bogu. I dlatego nie dajmy się oszukać. My głosimy tak. Ale przychodzi ktoś inny i zwiastuje innego Jezusa. My nie zwiastujemy innego Jezusa, bo innego Jezusa poza Biblią nie ma, tylko ten Jezus, który jest w Biblii. Tak. Niektórzy mówią, o wy ograniczacie Ducha Świętego i Pana Jezusa i Boga. Nie kochani, my nie ograniczamy, bo Bóg jest wszechmogący, ale to Pan Bóg ograniczył się, tak jak ograniczył się, aby stać się człowiekiem, tak ograniczył się do Bożego Słowa i powiedział, że będzie działał na zasadzie tej umowy, którą tutaj nam dał. I wszystko, co poza Biblią jest albo szkodliwe, jest albo jest śmiertelne. I prowadzi na manowce i bezdroża błędu. No cóż, czas mi się skończył, muszę podsumować jednym zdaniem prawie. Bracia i siostry, niech was nikt nie oszuka. Celem naszym, do którego dążymy, jest Chrystus. Ja chcę być do Pana Jezusa podobny. I chciałbym, aby Pan Jezus wypełnił zawsze i wypełniał moje życie. A dał mi Ducha Świętego, tak jak każdemu z was wierzącym, aby być, abyśmy byli napełnieni Jego pełnią, abyśmy mogli poznać wysokość, długość, szerokość i głębokość miłości Bożej, która przewyższa wszelki rozum i wszelkie poznanie, aby tym samym stać się podobnym do Chrystusa. Więcej o więcej, bliżej o bliżej. Jest taka pieśń, która mówi, porzucić chcę wszystko, co do tego świata mnie rwie. Ja chcę być jak Jezus. Chcę być podobny do Niego i niech pan bóg przez swego świętego ducha i pełnie jego nam w tym dopomoże amen